zmarli za ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa. I my również, tak licznie zebrani na drugiej części dzisiejszej uroczystości, których z tego miejsca bardzo gorąco wszystkich witam, składamy hymn wdzięczności naszej ojczyźnie. Już za chwilę sztafety naszych mieleckich sportowców z Mieleckiego Klubu Sportowego Stali Mielec, Lekkoatletycznego Klubu Sportowego, Uczniowskiego Klubu Sportowego IKAR i odrodzonego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół udadzą się na miejsca pamięci narodowej, by złożyć kwiaty u stóp pomnika żołnierzy Armii Krajowej i na grobach żołnierzy poległych w I i w II wojnie światowej. Sztafety naszych reprezentantów Polski w sporcie zmierzają do miejsc pamięci narodowej. A my pozostający tu na miejscu pozwólmy ponieść się wspomnieniem. 2018 roku jest jedną z najważniejszych dat w dziejach Polski. Listopad 1918 roku wieńczy blisko półtora wieczne dążenia kilku pokoleń Polaków do odzyskania utraconej na skutek zaborów niepodległości. Niepodległość Polski wywalczyli sobie sami Polacy, wykorzystując zaistniałe sprzyjające okoliczności historyczne. Nie był to jedyny zryw narodowo-wyzwoleńczy. Każde pokolenie składało ofiary krwi w wielkich powstaniach przeciw zaborcom. Powstania te kończyły się klęską, gdyż przewaga zjednoczonych przeciw Polsce wrogów była nie do pokonania. Ważnym wydarzeniom towarzyszyła poezja. Ukazywała rozpacz pokonanych, ale budziła też wiarę w przyszłe zwycięstwo i wzywała do walki o wolność. O, wiem, że Polska bój zwycięski toczy. O, nie zginęła i nigdy nie zginie. Lecz my, czyż ujrzymy ją w chwały godzinie? Nim słońce wejdzie, rosa wyżre oczy. Ach, płyną lata, ach, płyną i wieki, nim się myśl Boża w ciało przeistoczy. Zguba wciąż bliska, a triumf daleki. Nim słońce wejdzie, rosa wyżre oczy. My tak kochali, a pili truciznę. My tak żyć chcieli, a żyli w zamroczy. Inni, ach, będą oglądać ojczyznę, nim słońce wejdzie, rosa wyżre oczy. Ojczyzno, nie płacz swych dzieci, co giną. Niechaj krew płynie i łzy niechaj płyną. Niechaj się ziemi wstrząsają krawędzie, jest Bóg nad nami. Więc i Polska będzie. Gromy po gromach biją w świat spróchniały. Co złe, jak wąż się rozpadnie w kawały. A każda kropla krwi polskiej wylana niedługo w jad się zamieni dla tyrana. Thank you.
córeczko moja, uderz w czyn. Już płonie ląd podziemnych min. Krwawą godzinę biły dzwony. Zerwane pęta, uderz w czyn. Wstań, Polsko moja, strząśnij proch. Żałosnych marzeń ucisz łkania. Przed tobą świt zmartwychwstania. Z anielskich skrzydeł strząśnij proch. Wstań, Polsko moja, w ogniach złóż. Nowe się szlaki krwawią tobie. Olżej ci będzie w gromach burz, niźli w zawięzłych wspomnień grobie. Wstań, Polsko moja, w blaskach złóż. Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem, na którym z lochu, co był twą stolicą lat 100, swym własnym dźwignęłaś się duchem. Żadne cię miana nad to nie zaszczycą, co być powinno przez wieki twą ozdobą. Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą, lecz czymś największym, czym być można, sobą. Ojczyzna, wierny odpowie głos i odmłodnieje siwizna i odmłodnieje los. Nad Wisłą burza zawisła, w burzy młodnieje śpiew. W Wiśle woda nie wyschła, w żyłach nie wyschła krew. O matko, mój mundur szary! Bóg mi kulami szył, kulami uczył mnie wiary, kiedy już brakło sił. Żołnierskie podaj mi buty, te sprzed dziesiątek lat. W takt dumnej żołnierskiej nuty pomaszeluję w świat. Co serce...
Zagrażacza Kwiatu Słowa Związku Żołnierzy Wojskowych Brata Skierowana. Wiązankę kwiatów składają przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej imienia Władysława Szafera. Kwiaty od pracowników Urzędu Skarbowego. Tadeusz Kościuszki. Wiązanka kwiatów od pracowników Nadleśnictwa Mielec. Biało-czerwona wiązanka także od uczniów niepublicznego gimnazjum w Mielcu. Wiązanka kwiatów od delegacji z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Mielcu. Thank you.
uroczystość poświęconą świętu odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziękuję z tego miejsca z całego serca wszystkim Państwu obecnym ciałem i duchem na tej dzisiejszej uroczystości. A szczególnie podziękowania składam tym, którzy przyczynili się do uświetnienia dzisiejszego święta. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej, Samorządowemu Centrum Kultury, Policji, młodzieży i wychowawcom z gimnazjum numer 2 w Mielcu, pocztom sztandarowym, naszym sportowcom mieleckich klubów, harcerzom Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, orkiestrze dętej pod dyrekcją Artura Olchawy. Gorące podziękowania. Żegnając się z Państwem, zapraszam jeszcze na imprezy towarzyszące dzisiejszemu świętu. Już za godzinę o 13:00 zapraszam na turniej strzelecki o puchar prezesa Zarządu Regionalnego Ligi Obrony Kraju przy ulicy Partyzantów na Strzelnicy, a o godzinie 17:00 na koncert w wykonaniu zespołu pieśni tańca Rzeszowiacy oraz mieleckich chórów Towarzystwa Śpiewaczego Melodia, Chóru Nauczycielskiego Akord i Młodzieżowego Chóru Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego. Żegnając się, do zobaczenia na tych popołudniowych, wieczornych imprezach. Za udział w dzisiejszych, a także i we wczorajszych uroczystościach związanych z Świętem Niepodległości. I mam nadzieję, że tak duża liczba naszych harcerzy to będzie na zawsze na tych imprezach i nie tylko na tych, a także na każdym przedsięwzięciu chówcowym, na każdym projekcie, jaki będziemy realizować. Iskrę przyjaźni puszczam w krąg, niechaj wraca do mych rąk. Cicho. Okrążyła i do mych rąk powróciła. Druhni, druhowie, czuwaj! Czuwaj!